On you just walking, on start walking. On czyli może on po prostu poszedł dalej ze swoim życiem. A ona dalej czeka. Ja myślę, że tu chodzi o chłopaków nazwanych tak yy, brzydko kenami, czyli czy, co? Założyć się, że nadal Tobie nam nie zależy, to dlaczego nie wrócicie do siebie? Witam Was serdecznie na kanale L-Language Studio. W kolejnym odcinku jest analiz Taylor Swift, piosenek Taylor Swift z płyty Midnight i dzisiaj zajmiemy się Hits Different. To jest piosenka, którą ostatnio zapomniałam uwzględnić, więc jeszcze nam dwie zostaną z tej, z tej płyty, które też w kolejnych tygodniach na pewno y, zrobię. I dlaczego zapomniałam jej uwzględnić? Ponieważ jej nie słucham. Ona jest tylko dostępna. Yy, właśnie była na płycie i Lavender Edition, chyba. Yy, no, ja nie mam do niej dostępu. jakby yy, Ja słucham z Spotify i jeśli coś nie jest dostępne na Spotify, o, oficjalnie to ja tego nie słucham po prostu, też nie mam czasu i nie chcę jakoś szukać nie wiadomo jakich rzeczy, więc parę razy na YouTubie ją ja przesłucham sobie tą piosenkę. Yy, jest fajna, jakby nie jest moją ulubioną, nie będę Was oszukiwać, ale może to dlatego, że ja jej po prostu nie słucham. Gdyby tak leciała mi razem z innymi piosenkami, to wiecie, te ulubione się zmieniają, więc ona by na pewno nie wiem. Czy na pewno, ale pewnie by jakoś weszła do moich ulubionych piosenek, albo i nie. I don't know. Nie będę Was oszukiwać, nie jest moją ulubioną, i nie wiem, naprawdę kilka razy ją słuchałam. Tekst, w tekst się w ogóle nie zagłębiałam. Jeśli o kimś jest ja nie będę nic wiedziała, dajcie mi znać w komentarzach, bo to się może zdarzyć z tą piosenką. Ale nie przedłużając, zaczynajmy analizę. Hits different to znaczy, to jest. Jezu, to jest ciężkie słowo w ogóle do powiedzenia na język polski, zmienienia, przetłumaczenia. Najważniejsze pytanie to, jakim kolorem dzisiaj będziemy zaznaczyć. Yes. Więc mamy Hits different, to znaczy, jakby dosłownie, to ma znaczenie, uderza inaczej, ale w takim znaczeniu. Yy, Niedosłownym, takim jak my byśmy to po polsku powiedzieli, bo my po polsku nic nie powiedziemy, że coś, nie powiemy, że coś uderza inaczej, to tak, ja reaguję na to inaczej. To wywołuje we mnie inną reakcję. Coś takiego. Napiszę wam to takim długim zdaniem. Jeśli macie inne stwierdzenie, takie krótkie i w punkt, to dajcie mi znać, bo moja głowa. Jest blank now. Ja nie wiem w ogóle, jakim to stwierdzeniem inaczej z, e, przetłumaczyć, bo ja to po prostu rozumiem i, i w mojej głowie nie, nie potrzebuję jakby polskiego odpowiednika, żeby to zrozumieć. Um, wiem, że to jest tragiczne przetłumaczenie, nie musicie mi mówić. Dobra. I washed my hands of us at the club. You made a mess of me. I pictured you with other girls in love. Then threw up on the street. like waiting for a bus that never shows you just start walking on they say that if it's right you know each bar plays our song nothing has ever felt so wrong hmm, I washed my hands of you at the club to jest czas przy, pas przez, czas pas simple umyć. umyłam moje ręce umyć ręce of you Jakby z Ciebie. Jeśli umyjemy ręce z jakiegoś brudu, no to zmieniamy ten brud, czyli może zmyłam Ciebie z moich rąk w klubie. I to jest ciekawe – at the club, nie in, bo nie mówimy o konkretnie, że w środku jakiegoś pomieszczenia, tylko ogólnie w miejscu, gdzie jest klub, w lokalizacji. I to jest konkretna... Y, zmyłam, to się zdarzyło, dlatego to jest zamknięta przeszłość, mamy czas past simple. You made a mess of me. To też jest past simple. Y, wszystko tu będzie past simple, zobaczcie. Washed, made, pictured, through. Like waiting for bus never shows. Mm, Okej, okay, do tego, czyli past simple. Napiszę tu regułkę zakończona przeszłość. You made a mess of me. Zrobiłeś ze mnie <laughs> bałagan? Może pozostawiłeś mnie w ruinie. Będę tak bardziej, bo ja wiem, do, po, dosłownie znaczy zrobić ze mnie bałagan, ale po prostu nie ma sensu. Zostawiłeś mnie z, w ruinie. Napiszę Wam to w cudzysłowie, ponieważ to nie jest dosłowne. Możemy też dosłownie Zrobiłeś ze mnie ruiny. I pictured you with other girls in love. I pictured to jest wyobrażać sobie. Wyobrażałam sobie Ciebie z innymi e, zakochanymi dziewczynami, albo Ty byłeś in love, albo one były in love, albo you both were in love. Z innymi zakochanymi dziewczynami. Then threw up. Threw up to jest zwymiotować. Na ulicy albo na ulicę. Jak chcemy to może. To jest ciekawe, bo tutaj jest past simple, ale sekwencja wydarzeń. Najpierw wyobraziłam sobie ciebie z innymi dziewczynami zakochanymi, a później złumiotowałam. Jedna rzecz, po drugiej sekwencja wydarzeń, czyli to się zdarzyło po drugiej. Like waiting for a bus that never shows. Jak czekanie na autobus, waiting for a bus, to jest yy, yy, rzeczownik odczasownikowy, bo to jest co? Czekanie. Czekanie na autobus, który nigdy się nie pojawia. To jest taki przykład, dlatego tu już nie ma czasu passtypu. Po prostu taka y, porównanie, bo to z like? Z like mamy porównania. Który nigdy się nie pojawia, you just start walking on. Po prostu zaczynasz iść. They say that is, if it's right, you know. Mówią, że kto mówi, nieważne. Tak mówi się. Ja bym przetłumaczyła to jako mówi się, nie mówią bo po polsku raczej y, taką formę użyjemy w takim znaczeniu. Mówi się, że jeśli to jest ja bym powiedziała ten jeden if it's right, jako ta miłość, że jeśli ta miłość jest dobra, to to jest to. Przetłumaczyłabym to na to jest to. Ale wiecie, to chodzi o miłość, uczucie według mnie oczywiście. You just know, you know po prostu wiesz. Each bar plays a song. Każdy bar i to jest czas prezent simple, co to znaczy, że regularnie, nie w tym momencie, ale regularnie, ogólnie, teraz. Czyli to się zdarzyło wcze, przedtem, ale ja teraz na to reaguję. Każdy bar gra naszą piosenkę, co znaczy, że musieli dopiero, bo ja to uznaję to jako zerwanie jakieś, bo zmyłam z Ciebie Twoje ręce, czyli już zerwałam, jakby umyłam ręce po Tobie, zmyłam z ciebie wszystkie, ze siebie wszystkie znaki Ciebie, a przynajmniej z moich rąk, więc to jest takie bliskie zerwanie. Więc, skoro każdy ga, bar gra ich piosenkę, może to oznaczać, że oni lubili tam, nazywali swoją piosenką tak romantycznie jakąś piosenkę, która jest nadal bardzo popularna i wszyscy ją grają jest w radiu. Każdy, bra, ga, bar, gar, każdy bar gra naszą piosenkę. Nothing has ever felt so wrong. Nic nigdy nie, czu, nie, nie, nie czuło się, nic nigdy nie było tak, nie czuło. Nigdy nie czułam się tak źle. Nie, nic nigdy nie czuło się tak niepoprawnie. Albo nie, nie czuło, tylko tutaj wydawało się. Nic, nic nigdy nie wydawało mi się takie złe. To mam czas present perfect, ponieważ mówimy o ex life experiences, yy, czyli przeżycia życiowe, czyli doświadczenia życiowe, czyli w moim życiu nig nic nigdy nie wydawało się takie złe, niepoprawne, takie, że to, nie, to co się dzieje teraz nie powinno mieć miejsca, ale, ale się to dzieje i w moim życiu nic nigdy mi się nie, nie wydawało tak out of place. Więc tutaj mamy yy, trochę właśnie, jak Wam powiedziałam, z, jakieś zerwanie i jak sobie tylko wyobrażę Ciebie z innymi dziewczynami, to wymiotuję, bo wymiot, wymiotowałam, bo to nie jest, że gdybym sobie Ciebie wyobraziła, tylko jak sobie Ciebie wyobraziłam, ja to zrobiłam. To jest takie bardzo yy, pokazujące i, i takie, że jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, dosłownie. I, i jest, to jest czekanie. Co? Nie wiem co. Ale o, po prostu ja, że jest, to jest czekanie jak na autobus, który się nigdy nie pojawi, więc po prostu zaczynasz iść. Czyli jak już widzisz, że ten autobus się nie pojawia, no to nie czekasz tam dalej, tylko decydujesz, że dalej pójdziesz. Jeszcze nie wiem, w jakim to jest kontekście. Aha, może w kontekście przerwania, zerwania, że no nie czekasz dalej na to, co będzie, tylko ja po prostu on, you just walking on, oh, start walking on, czyli może on po prostu poszedł dalej ze swoim życiem, a ona dalej czeka. Na to, co się wydarzy, nie robi żadnych ruchów. Nie wiem, to jest moja interpretacja, tak sobie gadam po prostu. Yy, I ona czeka dalej na autobus, który się nigdy nie pojawia. Czyli po prostu czeka, stoi w miejscu ze z życiem, a on you just walk on, start walking on. Czyli po prostu idziesz te, nie? i mówisz, dobra, jak autobus nie przyjeżdża, to sobie pójdę. Pójdę sobie ze swoim życiem, ruszę moje życie. Ok. Oh, my love is a lie. Should my friends say to get me by. It hits different. It hits different this time. Uh, my love is a lie. Moja miłość jest kłamstwem. To mm, napiszę pieprzenie, które moje, moi przyjaciele mówią. Pierdoły może. Wiecie, żeby mi YouTube tego nie ściągnął. Pierdoły. Które moi znajomi mówią, i teraz tutaj znowu mamy SAY jako czas prezent simple, bo to jest regulari, regularity, czyli regularnie oni mówią. To get me by. Długo się zastanawiałam, jak to wam powiedzieć, co to znaczy, to get me by. Ponieważ get by samo w sobie jest phrasalem. Get by to jest tak, poradzić sobie, przetrwać. To jest phrasal, prawda? I jak na przykład, jak ktoś się zapyta o. Oh, How's your English? A wypowiedź: I can get by. To znaczy, no, radzę sobie, nie jest dobrze, ale, ale jakby za, pozałatwiam to, co mam pozałatwiać, nie? I can get by. Ale nie ma czegoś, jakby szukałam w, w słownikach, yy, nie ma czegoś takiego jak get somebody by. I wydaje mi się, i znowu, jeśli uważacie, że to nie jest prawda, jakby. Powiedzcie mi, napiszcie mi, jak wy to rozumiecie, bo też mam problem, bo wydaje mi się, że to jest po prostu. Yy, jest to gra słowna na tym freizalu. Yy. Chodzi o to, żebym ja przetrwała. Oni gadają, po prostu zabiorą, jakby zapełniają moją głowę innymi myślami, żebym ja już o tym zerwaniu nie myślała, żebym ja przetrwała, just to get me by. Żebym po prostu potrafiła sobie poradzić i jakoś przetrwała ten ciężki czas. I to jest moje tłumaczenie, to jest moja interpretacja. Jeśli Wy się z tym nie zgadzacie, jeśli macie inny pomysł, może jeśli znacie właśnie wytłumaczenie get somebody by, dajcie mi znać, bo ja w sumie Patrzyłam, na Urban Dictionary nie patrzyłam, może może powinna była, yy, to pff, tylko to znalazłam, zawsze znaczy, znalazłam, ja to znałam get by. I właśnie Get Me By nie znalazłam. Anyway, it is different, czyli tym razem to dotyka inaczej. Dotyka jakby ja to odczuwam inaczej. This time, this time to jest po prostu tym razem. Catastrophic blues moving on was always easy for me to do. It hits different. It hits different, because it's you. Catastrophic blues, czyli katastroficzny blues, to myślę, że to jest okropny. Blues to jest uczucie właśnie od blue sadness, ale muzyka blues jest bardzo smutna. Czyli ja bym y, też blues, baby blues to jest des, depresja, więc catastrophic blues y, bym uznaje, że to jest po prostu okropna, smu, od, okropny smutek, katastroficzny smutek. Katastroficzny smutek, moving on to jest moving on, e, to znaczy ruszanie, ruszanie naprzód, ruszanie z życiem. Was always easy for me to do? Was, to znaczy, że było. Ja wiem, że to jest oczywiste, ale chodzi o to, że to nie jest has always been, czyli zawsze było, tylko było zawsze, ale do czasu, do którego ty się nie pojawiłeś, czyli teraz już nie jest. Więc to jest dziwne. Zawsze to było łatwe dla mnie. Was always easy for me to do, czyli żeby, żeby to zrobić. To było łatwe dla mnie, it hits different, ale this time it hits different, because it's you. Po prostu, ale teraz to jest inna, jest trudne, tak? Jak it hits different, no to mamy ten kontrast, to jest trudne, ponieważ to jesteś Ty. Albo przez Ciebie, napiszę sobie przez Ciebie. Ale przez Ciebie w, w znaczeniu, ponieważ Ty jesteś tą osobą, o której muszę move on. Dlatego to jest trudne. I used to switch out these cans. I just ghost. Rip out the band aid off and skip town like an asshole outlaw. Freedom felt like summer then on the coast. Now the sun burns my heart and the sand hurts my feelings. And I never don't cry at the bar. Yeah, my sadness is contagious. I slur my name till someone puts me in the car. I stopped receiving invitations. I used to used to do something. To znaczy kiedyś coś było moim e, to jest taka fraza gramatyczna, konstrukcja gramatyczna, kiedyś kto, coś było moim, e, kiedyś coś robiłam regularnie. Czyli kiedyś switch out to jest wymieniać. These cans to tych kenów Yy, ja myślę, że tu chodzi o chłopaków nazywanych tak yy, brzydko Kenami. No to to jest Ken po prostu. I just ghost. I would, jeśli się robi, robi coś, would dodaję. I mówimy o czasie przeszłym, to znaczy, że to była kiedyś moja też yy, coś, co robiłam regularnie, aczkolwiek to, would w czasie, do wyrażenia czasu przeszłego można tylko dodać do czasowników akcji, a just to można dodać do czasowników akcji i do czasowników ym, statycznych. A ghost somebody to jest oczywiście mm, takie w sumie nowe pojęcie, że nie odpisywać, jak się z kimś chce zerwać, no to po prostu przestać odpisywać, a nie po prostu zakończyć związek, powiedzieć nie, nie chcę z tobą być tylko po prostu przestać odpisywać, przestać się kontaktować. Czyli yy, kiedyś regularnie wymieniałam tych kenów, po prostu się przestałam z nimi kontaktować. Goustowałam ich. Rip the bandaid off, czyli rip ro, oderwać, bo to jest rip off, to się łączy ze sobą, oderwać. Bandaid to jest plaster. Oderwała. Ja yeah, I would. Myślę, że to would też do tego yy, się yy, odnosi i do tego. I would. Oderwa, wałam, oderwałam plastry, odrywałam plastry, plaster. I, and skip town like an asshole outlaw. Skip town to jest wyjechać z miasta, ale to niesie ze sobą znaczenie, wyjechać bardzo szybko, wyjechać yy, w taki, bardzo szybko i potajemnie w taki sposób, żeby nikt nas nie zobaczył. Po prostu uciec z miasta. Ja bym powiedziała, jak gu, dupe, dupek kryminalista, jak pieprzony kryminalista, outlaw to jest wyjęte z prawa. Freedom felt like summer then on the coast. Czyli freedom felt like summer. Wolność. Wydawała się. Czułam wolność, jakby była latem. Wydawała się latem. Albo odczuwałam ją, jakby była e, się latem. Jakby była latem. On the coast, czyli na wybrzeżu. Now the sun burns my heart and the sand hurts my feelings. Ale teraz, tu mamy fajny kontrast. The sun burns. Słońce. Pali moje, moje serce and sand hurts my feelings. I sand to będzie piasek. Hurt. Rani. Rani moje uczucia. I to jest ciekawe. And I never don't cry at the bar. I ja nigdy nie, nie płaczę, czyli zawsze płaczę. Jakby to jest za e, zaprzeczenie. Niestety po polsku my to nie. Musimy dodać kolejne nie tam, ponieważ po polsku naturalnie mamy zaprzeczenia. A tutaj jest takie to dziwne. I, I, powinno być: And I never cry, czyli ja nigdy nie płaczę, ale w tym znaczeniu: And I never don't cry, czyli zawsze płaczę w barze. To tak bym powiedziała, bo po polsku: Ja nigdy nie nie płaczę brzmi bez sensu. Znaczy: I never don't cry też brzmi trochę dziwnie po angielsku. I teraz zawsze płaczę w barze. Yeah, my sadness is contagious. Contagious to jest zaraźliwy, moja, moja, mój smutek jest zaraźliwy. I slay my name till someone puts me in the car. Sle to jest tak bełkata, jak jest, jesteście pod wpływem alkoholu i jak coś chcecie powiedzieć, takie wychodzi, to to jest właśnie to sle. I tutaj znowu mamy głoskę E długie. Wybełkotuję, bełkotam swoje imię dopóki someone puts me in the car. Dopóki ktoś. Zamyka mnie albo wkłada mnie w samochód. no bo to jest takie, że ja tego nie robię, nie dopóki ja wsiadam do auta, tylko dopóki ktoś nie wkłada mnie do samochodu, nie, w, nie zamyka mnie w aucie. Może zamknąć, no, zamknąć w aucie, bo to tylko po polsku jakoś dobrze brzmi. Nie, Ja wiem, że to jest niedosłowne. I I stopped receiving invitations. Przestałam, I stopped receiving. Przestałam dostawać, receive to dostać. Zaproszenie. Więc y, to jest trochę Taylor, tutaj śpiewa taki, taki take on na to, co ludzie o nim mówią, czyli myślę, że to jest troszeczkę ironicznie powiedziane, że kiedyś wymieniałam tych kenów na. Y, od tak, po prostu wymieniałam kenów, przestawałam się z nimi skontaktować, odrywałam plaster, uciekałam pokryłam mu z miasta, jak, jakby była kryminalistą, jakby to coś, było coś złego. Więc yy, robiła to wszystko szybko, dla niej bezboleśnie, po prostu rip off the band-aid. I wolność wydawała się latem, then on the coast, na tym konkretnym, wtedy, na tym wybrzeżu. Co jest ciekawe, bo to o, chodzi o konkretność. Mi się to kojarzy bardzo, i teraz nie wiem, czy tak jest, ale. Na takie pierwsze czytanie. Mi się to kojarzy z um, Tomem Hiddlestone, Tom Hiddleston, jak uciekła od Calvina i oni mieli tam e, randki na wybrzeżu, gdzie Tom nosił I Love Taylor I heart Taylor Swift shirt i t-shirt. I, I to mi się właśnie bardzo kojarzy, że wtedy y, ta y, wolność wydawała się latem na te, wtedy na tym wybrzeżu, że to była wolność, a teraz to słońce, które ja uciekłam, poszłam może znowu na ten, to wybrzeże, i to słońce, które pali, już nie wydaje się latem, nic przyjemne, tylko pali moje serce i pali moje uczucia, to, to wydaje się całkiem inne. Od... To rozstanie wydaje się po prostu inne, inaczej na mnie oddziałuje, yy, niż oddziaływało yy, każde inne rozstanie w mojej karierze bycia dorosłą osobą. Jeżeli mogę, można tak powiedzieć. I teraz zawsze płaczę, właśnie w barach, śmiesznie to jest powiedziane. I mój smutek jest zaraźliwy, czyli po prostu sprawia, że w tych barach te bary to mogą być po prostu inne, jak z kimś innym się spotyka, że wszyscy czują się źle. Dlatego i, i, i po prostu wśród. No, czują się wszyscy źle, bo ona płacze i ona taką złą energię daje, jakby. Roz, emanuje taką złą energią, i później, był swoje imię, Twoje imię, cały czas mówiłam swoje imię, Twoje imię, dopóki ktoś mnie nie bierze, po prostu zamykawał cię. i przez to możliwe, że przez to, że już tak bardzo przeżywa to rozstanie, ona przestała dostawać zaproszenie, czyli przestali ją ludzie nie chcą się z nią spotykać. Uh, Pushima refren i push jeszcze the bridge and that's the end of the story. I find the artifact cried over a hat, curse the space that I needed. I trace the evidence, make it make some sense. Why the wound is still bleeding? You were the one that I loved. Don't need another metaphor, it's simple enough. A wrinkle in time like the crease by your eyes. This is why they shouldn't kill off the main guy. Dreams of your hair and your stare and sense of belief. In the God in the world, you once believed in me. And I felt you and I held you for a while. I bet I could still melt your world, argumentative, antithetical dream girl. I find the artifacts. Find, czyli cały czas regularly, bo jest present simple. Znajduje. Artefakty, czyli bardzo ważne historyczne przedmioty. Płakałam w czasie przeszłym nad Twoją czapką. Cursed the space that I needed. Przeklinałam miejsce, jakby przestrzeń, której potrzebowałam. Ja w czasie przeszłym potrzebowałam. I find the artifacts. Myślę, że artefacts to są po prostu rzeczy pozostawione przez tego chłopaka, i nie mogę się oprzeć przeciwścią, że to jest o Joe. I jak teraz już wiemy, że oni zerwali, to mam wrażenie, że to po prostu było o Joe. I ona znajduje jego jakieś rzeczy cały czas, albo coś, jakieś zdjęcia, coś, co wspomina jej o nim, artefakty. Płakałam nad twoją czapką, czyli znalazła czapkę, się popłakała, bo tak za nim tęskni, tak to przeżywa. I przeklinałam przestrzeń, której potrzebowałam. Co to znaczy? Według mnie, znowu, moja interpretacja, to jest to, że ona z nim zerwała na przykład, albo ona powiedziała, ja potrzebuję przestrzeni, Ty mnie trzymasz, zamkniętam. Ale jak on już odszedł, dał jej, dał, jej, dał jej tą przestrzeń, to ona teraz ją przeklina, że Jezu, ja tego tak naprawdę nie potrzebowałam, bo ja tak za Tobą tęsknię, że teraz przeklinam tą przestrzeń, bo kurczę, przez tą przestrzeń już Ciebie tutaj nie ma, przez tą głupią przestrzeń, o której ja mówiłam, że ja jej potrzebowałam. I trace the evidence. Śledzę albo odnajduje evidence, dowody... Pamiętajcie, że to słowko nie jest policzalne, czyli zawsze jest evidence, nigdy nie będzie evidences, nie ma czegoś takiego, jest evidence. Yy, albo odnajduję dowody, idę za szlakiem dowodów. Make it make some sense. Może robię tak, ja to robię, albo zrób, spraw, że, że będą miały jakiś sens. Pytanie retoryczne. Nie, to nie jest w sumie pytanie yy, retoryczne, to nie jest pytanie w ogóle, bo, bo gdyby było pytanie, to było: Why is the wound still bleeding? A to jest: Why the wound is still bleeding? Makes some sense, dlaczego rana, wound, rana nadal krwawi. Czyli teraz krwawi, w tym momencie, pomimo tego, że to już się zdarzyło, nadal ta rana krwawi. You were the one that I loved. Byłeś tym jedynym, którego kochałam. Don't need another metaphor. Nie potrzebuję, a myślę, że tu chodzi o ja. Ja nie potrzebuję kolejnej metafory. It's simple enough. To wystarczająco proste. To jest ciekawe, bo to jest znowu przebijanie tej, jak mieliśmy. The Great American. The, the Great American Dynasty. E, mieliśmy przebicie trzeciej ściany, czyli. Mm, Opowiadamy historię, i nagle autor się mówi coś do nas, a cały czas było w trzeciej osobie. A tutaj mamy yy, też trochę przebicie, że ona śpiewa, śpiewa, i nagle uświadamia sobie, że to jest piosenka. Ja nie potrzebuję kolejnej metafory, to jest bardzo ciekawy zabieg, bardzo mi się podoba. A wrinkle in time like a crease by your eyes. Wrinkle to jest zmarszczka. Crease to jest zagięcie. I to jest takie ciekawe, bo to może być właśnie zagięcie jako zmarszczka, ale to to też są creases. Jak y, macie poskładaną koszulkę, ją rozkładacie i są te zagięcia, to są crease. E, więc y, ale nie potrzebuję metafory, chociaż nie daje tu metafory, bo tu jest porównanie. Zmarszczka na czasie jak zagięcie by your eyes przy twoim oku, czyli jak, trochę jak zagięcie twojego oka, zmarszczka przy twoim oku, co znaczy, że Zmarszczka na czasie, że jakby mamy zmarszczki, doświadczamy pewnych wydarzeń, może to jest to, że to trochę nas zmienia, trochę pozostawi ślad na nas, to wydarzenie, ale my dalej będziemy żyć, bo zmarszczka to, no, to jest takie nic, prawda? Nie, nie za bardzo nas to y, nie zmieni aż tak, albo nie, nie sprawi, że nagle będziemy innymi ludźmi. To jest po prostu zmarszczka na czasie, czyli. W całym ich życiu to jest mała zmarszczka, to może ich związek, ja to tak rozumiem. Yy, i, I po prostu pozostawiło na nich swój ślad, aczkolwiek to jest mały ślad. To nie jest nic takiego life changing. This is why they shouldn't kill off the main guy. Dlatego nie powinni kill off zabijać yeah, the main guy głównego bohatera, głównego faceta. Pacjota, ale to może być też w sumie kobieta w nie. Myślę, że to chodzi o zabicie głównego bohatera, jako że jak się zabije głównego bohatera, to akcja no się kończy. Film się zwykle kończy. Dlatego nie powinni zabijać. Ale kto nie powinien? Nie wiem, może chodzi o to, że ta miłość została zabita, no i ich historia się skończyła. I the main guy was the love they had. Dreams of your hair and and sense of belief. Marzenia o Twoich włosach i tutaj z te spojrzeniu. I The Sense of Belief to będzie poczucie wiary. The Dream to może być Dreams of, że ona sobie nadal marzy o nim, ale to już nie jest prawda, bo dreams mogą come true, mogą się spełnić, ale aczkolwiek tutaj mogą to być sny też, że które to raczej już nie są prawdą. Ty, Twoje włosy, Twoje spojrzenie i Twoje poczucie wiary pozostało tylko marzeniami albo stami. Poczucie wiary in the good in the world. W, w dobro na świecie, czyli on był bardzo... wierzył w dobro na świecie. You once believed in me. Raz wierzyłeś we mnie. Kiedyś, nie raz, tylko kiedyś, kiedyś. I to jest czas przeszły, past simple, czy to już się skończyło. Kiedyś wierzyłeś we mnie. And I felt you and I held you for a while. I czułam Ciebie przez jakiś czas. For a while, przez jakiś czas. Przez jakiś czas i trzymałam ciebie. Czas przeszły. Czyli miałam ciebie po prostu i ja miałam ciebie przez pewien czas. Bet I could still melt your world. Eee, to jest. Założę się, I bet, że nadal mogłabym melt to stopić, stopić Twój świat. Czyli co? Założyć się, że nadal. Tobie na nie zależy, to dlaczego nie wrzucicie do siebie? Argumentative, antithetical, dream girl. Argumentative to jest kłótliwa, bo argument to też będzie kłótnia. Kutliwa i antisthetical to jest y, niezgodna, czyli taka niezgadzająca się. Dziewczyna marzeń, bo tu mamy dream girl. Kutliwa, niezgadzająca się, dziewczyna marzeń. Czyli to ona. Czyli on, ona widziała, że jest kutliwa, nie zgadza się, ma swoje zdanie, ale to mu się może w niej podobało. Dlatego, I could still melt your world: I heard your key turn in the door down the hallway. Is that your key in the door? Is it okay? Is it you? Or have you come to take me away? To take me away. I jest: My love is a lie. Ok, I heard your key. To jest czas pas czyli w pewnym momencie w przeszłości um, usłyszałam Twój klucz. Ten in the door, down the hallway. Ten in the door, czyli przekręca się w drzwiach. Down the hallway to w ko na końcu korytarza, bym tak powiedziała. Is that okay in the door? Czy to Twój klucz? Is it okay? Is it you? Czy, czy wszystko jest is it okay? Czy to, czy to jest ok? Czy to jest dobrze? Czy to jest... Czy to jesteś Ty? Or have they come to take me away? Or have they come? Kto? I have no idea. Have to znaczy, że czy oni przyszli. Y Czas present perfect. Dlaczego to jest present perfect? Bo teraz. Czy oni przyszli i teraz, w tym momencie. Czyli jakby przyszli i teraz mnie chcą zabrać. Czyli to się narzuca... Na, nacią, naciąga? Nie wiem, jak to powiedzieć. Nachodzi. Czas przeszły na teraźniejszy. Co oni przyszli, żeby mnie wziąć, żeby mnie zabrać? Ale kto? Nie mam pojęcia, o czym jest ta końcówka. Wydaje mi się, że ta piosenka jest o Joe. Nie wiem, no nie potrafię tego teraz z głowy wyrzucić. Co prawda, gdybym ją przeanalizowała, wiecie, kilka miesięcy temu, to w życiu nie, nie pomyślała, że to jest o Joe, i bym się zastanawiała, o kim jest. Jednakże jest to piosenka o trudnym rozstaniu. Taylor nigdy nie miała takiego rozstania, bo zawsze potrafiła sobie bardzo szybko z tym poradzić. Chociaż z innych piosenek tak to nie wynika, ale że po prostu uciekała, a tutaj it is different. To inaczej się odbiło na mnie, na niej, to pozostawiło naprawdę ją w, in, w rozsypce. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie mnie do końca. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do końca tej analizy. Jeszcze zostały nam dwie The Reader i Jude. Spodziewajcie się ich w kolejnych tygodniach na pewno. Więc jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, bardzo mi to pomoże. Jeśli, jeśli czekacie na kolejne analizy, zapraszam do subskrypcji. Um, a także zapraszam Was do moich, na moje inne social media, na których też fajne rzeczy robimy i uczymy się angielskiego. A tym samym bardzo Wam dziękuję teraz. Trzymajcie się ciepło. Cześć.